Witam wszystkich w moim pierwszym filmiku z wykopek. Jestem początkującym poszukiwaczem. Jakiś czas temu zakupiłem wykrywacz Technetics Eurotech Pro z cewką 11ND. Dzisiaj sobie pochodzimy po lasku. Byłem tutaj jakiś czas temu wieczorem, tak chaotycznie trochę pobiegałem, ale powiem wam, że trafiły się ciekawe rzeczy. Jedną z nich jest ta przypinka. Ostrości nie możemy złapać. Taka przypineczka. Może mi się uda potem złapać ostrość. Hitlerjugend, z tego co wyczytałem dobrze. To jakaś przypinka aluminiowa z PRL. Coś takiego. Ciężkie ołowiane. Z tego co się dowiedziałem, to też jakiś pocisk. Kolejny pocisk. No i fajna monetka. 10 feningów. 10 feningów z III Rzeszy. Coś nie mogę tej ostrości złapać. Fajna monetka. No trochę już ją przeczyściłem, wiadomo. Ale jeszcze trafiły się dwa PRL-e, dwie dwuzłotówki. No myślę, że dzisiaj coś jeszcze fajnego trafi tutaj. Dobra, nie będziemy przedłużać. Nie będziemy przedłużać. Ja się przebieram i startuję. Widzimy się przy pierwszym dołku. To jest drugi dołeczek, w pierwszym był jakiś drucik, w drugim mamy jakąś kulkę muszkietową. Dobra, widzimy się przy kolejnym dołku. Mamy następny dołeczek, pocisk z jakiejś krótkiej broni. Dobra, nie mogę wyłapać ostrości. Widzimy się przy następnym dołku. Mamy kolejny dołeczek, tym razem łuseczka. Dobra, widzimy się przy następnym dołku. Kolejny dołeczek, wpadła nam śmieszna przywieszka ze świnką. Złapiemy ostrość czy nie? Takie coś. Dobra, nic, kopiemy dalej. Witam, następny dołek. Kolejna łuska z krótkiej broni tym razem. Dobra, nic, widzimy się przy następnym dołku. Kolejny dołeczek i kolejna łuska krótka z krótkiej broni. Już mamy trzy sztuki tutaj na takim małym obszarze. No jakieś 10 metrów kwadratowych tu przechodzę i może się coś trafi jeszcze ciekawego. Dobra, nic, widzimy się przy kolejnym dołku. Mamy kolejny dołek, tym razem kawałek jakiś lampki naftowej, ale już jak widzicie w stanie totalnego rozkładu, złom, także nie warto to nawet brać. Dobra, nic, widzimy się przy następnym dołku. Tym razem strasznie płytko pod ziemią, jakiś ozdobny odlew z aluminium, nie wiem czy to jest współczesna rzecz. Nie wiem, jakieś okucie może czegoś było, bo widzę gwoździe wystające.
Ale w strasznych krzeczorach to znalazłem, ledwo co tu doszedłem, więc... Dobra, nic, widzimy się przy następnym dołku. Mam pierwszą monetkę, niestety tylko PRL. Jedna złotóweczka. Także... Nie za bogato. Jeszcze ostrości nie złapię. Dobra, nic. Widzimy się przy kolejnym dołku. Mamy kolejny dołek, znowu monetka, teraz za coś lepszego. Dwa fenisie. Stan, jak widzicie, jest bardzo słaby. 876 rok. W takim dołeczku. I zobaczymy, co tu jeszcze będzie. No witam, jesteśmy przy kolejnym dołeczku. W sumie to dole. No, mamy świetniczek. Na razie tyle mi się udało wyciągnąć. Chociaż przeraża mnie głębokość. Jak tu zobaczę, to on co najmniej z metra jeszcze idzie w dół. No i to tyle. Spróbuję trochę powyciągnąć, zobaczyć, co tam ciekawego w nim będzie. No więc tak, co nam się zdołało wykopać. Ładny śmietniczek. Taka dziurka. No i pokażę wam, dokąd to jeszcze sięga. Także nie ma sensu, bo zaraz mnie dzisiaj noc zostanie. Będę musiał to odłożyć na jutrzejszy dzień. No, postaram się to wszystko zabrać stąd, bo jest niedaleko dróżka, więc podjadę autem i no, nie warto tego zakupywać po co, tak? Dobra, no dzisiaj to wszystko. Widzimy się na kolejnych wykopkach. Pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji i komentowania filmu. Pozdrawiam, cześć.